Witamy Państwa serdecznie w kolejnym, 9 odcinku cyklicznego programu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Miklot. Z tej strony Grzegorz Szwik. Tomasz Szczepański. A dzisiaj spotykamy się, Tomku, bo Biblioteka Miklota, jeżeli możemy to tak nazwać, wzbogaciła się o kolejną pozycję, wydaną po raz pierwszy po ponad 110 latach pracę wybitnego malarza, naukowca, archeologa Mariana Wawrzenieckiego pod tytułem Słowianie doby przed- i wczesnohistorycznej, z dodatkiem jego artykułu z lat 20. na temat pochodzenia kulturowego posągu światowida zbruczeńskiego oraz wyborem jego prac malarskich w kolorze, oczywiście wysokiej jakości. A postać Mariana Wawrzenieckiego nie jest nam przecież obca i nie jest przypadkowa, bo przecież nie tylko był zainteresowany kulturą i tradycją przedchrześcijańską, ale należał też do szczepu Rogate Serce. To jest bardziej złożone, on był jednak samodzielnym naukowcem i malarzem. Na pewno malował nie w tej manierze, którą Szukalski zalecał. To jest rzecz istotna, tak? Przecież przypomnijmy, że Szukalski szczep tworzył, to tam były pewne reguły twórczości, na przykład preferował szkice ołówkiem, no takie już techniczne, czysto wymogi. Natomiast Wawrzeniecki ze swoją twórczością jest jednym z tych artystów polskich, tak jak Szukalski, tak jak Jakubowski, którzy są emblematyczni dla środowisk odtwarzających kulturę przedchrześcijańską Słowian zachodnich narodu polskiego. I z tego powodu budzi zainteresowanie wiele lat po swojej śmierci w 1943 roku. Co się tyczy samej pracy, to oczywiście popularna rzecz wydana w roku 1910 jest dzisiaj wyłącznie zabytkiem historiografii. Natomiast warto ją wznowić było, ponieważ po pierwsze jest dokumentem epoki, pokazuje jak wykształcony człowiek początku XX wieku widział tą na podstawie przecież ówczesnych opracowań naukowych, jak widział przedchrześcijański świat Słowian. Ale też chodziło o samo przypomnienie postaci. Wawrzeniecki nie był postacią dobrze pamiętaną. Miał w okresie PRL-u tylko jedną wystawę w 1982 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi. Z tej wystawy powstał bardzo interesujący katalog, zresztą będąc dzisiaj dużą rzadkością bibliofilską. I właśnie z racji na kierunek jego zainteresowań i dorobek już nie tyle popularyzatorski, archeologiczny, naukowy, ale także malarski, zasługuje on na przypomnienie, a zwłaszcza zasługuje on na przypomnienie dla tych Polaków, którzy sięgają do korzeni, słowiańskich korzeni kultury narodu polskiego. Warto wspomnieć, że sam Wawrzeniecki właściwie przez całe swoje życie był troszeczkę takim artystą nie do końca zaakceptowanym przez warszawskie salony, bo związany był z Warszawą przede wszystkim i warszawską bohemę. Związane to było z jego poglądami, związane to było z jego charakterem, podobnym zresztą troszeczkę do Szukalskiego, mianowicie Wawrzeniecki zawsze chętny i skory był do wszelkich dyskusji i dywagacji. A trzeba pamiętać, że miał bardzo dużą wiedzę, bo poza tym, że był artystą, wychowankiem samego Jana Matejki, to był również naukowcem. Naukowcem na miarę oczywiście swoich czasów. Przez kilkanaście lat był kierownikiem jednego z dużych wykopalisk. Publikował dużo i pisał dużo o archeologii, o kulturze przedchrześcijańskiej i wczesnochrześcijańskiej Polski, całej Słowiańszczyzny. I miał bardzo dużą wiedzę, więc bardzo często swoich adwersarzy był w stanie, jak to się mówi, zostawić w tyle, no to nie było wtedy dobrze widziane. Nie było również dobrze widziane, bo tematyka twórczości Wawrzenieckiego była bardzo często związana z czymś, co dzisiaj byśmy nazwali erotyką.
Bardzo często w twórczości Wawrzynieckiego, tak jak tu widzimy, pojawiają się nagie kobiety składane jako ofiary, personifikacje bóstw i słowiańskich krajobrazów, kultury. No a to wówczas w mocno jednak sklerykalizowanej kulturze i przestrzeni publicznej Polski nie było dobrze widziane, przez co Wawrzynieckie, tak jak powiedziałeś, no jest troszeczkę, a nawet myślę w dużej mierze autorem zapomnianym, a przecież często w opracowaniach nawet naukowych uważanym za jednego z prekursorów wręcz rodzimowierstwa tak. polskiego. Ale też związane to było z to jego zapomnienie, z jego poglądami na temat natury sztuki miała być. On był krytyczny wobec awangardy i tych tendencji, które w XX wieku nastąpiły. Przypomnę, że jego data życia to jest 1863-1943. Za jego czasów dokonało się parę rewolucji w sztuce. On na te wszystkie kierunki był odporny, był generalnie w stosunku do nich krytyczny. Tak jak Szukalski, który mówił, że dotychczas za pewnymi wyjątkami typu Wyspiański, no, dla Szukalskiego nie było sztuki polskiej, tylko była sztuka w Polsce. Tak też Wawrzyniecki chciał, żeby ona miała swoje narodowe piętno. No i to też, już pomijając samą tematykę dzieł, na pewno stawiało go w opozycji w stosunku do przecież wpływowych kręgów artystycznych. Niezależnie od tego jeszcze trzeba powiedzieć, że temperament artysty też na pewno nie ułatwiał kontaktów i tworzenia wokół siebie środowiska. Tego środowiska nie udało mu się stworzyć, jakkolwiek miał ucznia, który kontynuował jego linię, można powiedzieć, artystyczną i zainteresowanie, Stanisława Wocjana, znacznie mniej znanego. Tak, no, tak więc autor zapomniany, autor wpisujący się także charakterologicznie czy emocjonalnie w ten nurt szeroko rozumianych nawiązań do kultury i wierzeń przedchrześcijańskich, no bo podobny do Szukalskiego, podobny trochę do Stachniuka, no bo Stachniuk również uważał w pewnym momencie, na przykład w książce Chrześcijaństwo, ludzkość, że właściwie kultura jeszcze jako taka się nie narodziła, że wcześniej były tylko pewne takie odłamy tej kultury, prawdziwa kultura ma się dopiero narodzić, tylko kultura w rozumieniu Stachniuka oczywiście, czyli ta prawdziwa moc twórcza, tak samo tutaj właśnie Wawrzyniecki czy Szukalski uważali, że ta kultura, czy sztuka polska dopiero się narodzą. Pamiętajmy, no jest tu jednak o tyle ta różnica, że Wawrzyniecki nie tworzył historiozofii. Tak, tak, to prawda. Wygłaszał poglądy historiozoficzne, ale powiedzmy nie tworzył systemu. Natomiast Szukalski, ale zwłaszcza Stachniuk, jednak oni starali się stworzyć system, tak? Czy tworzyli ten system historiozoficzny. Jest to jednak dość istotna różnica. Jasne. Pamiętajmy, że, tak jak już Barnim wspomniał, książka ta nie jest książką w dzisiejszym rozumieniu naukową. To jest źródło do historii nauki, pokazujące, jak wówczas, co zresztą piszemy we wstępie i opisie książki, postrzegano pewne kwestie. I jako takie źródło, jako taki pomnik określonej epoki, określonych prądów, książka ta została przez nasze stowarzyszenie wydana. Cena 24 zł plus ewentualna wysyłka. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego, kontaktu przez nasz kanał na Facebooku, jakikolwiek inny. A uprzedzam, nakład jest dość ograniczony, bo takie są, że tak powiem, realia wydawania wszelkich prac w Polsce. Także wszyscy zainteresowani proszeni są raczej o pospieszenie się. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy, do zobaczenia, zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i udostępniania, a już niebawem nasze następne nagrania i we wrześniu prawdopodobnie kolejna premiera książkowa. Pozdrawiamy, Sława. Okay.